przed premierą. Opera wrocławska. Paweł Łukaszewski. Via Crucis. Reżyseria Tomasz Mann. Dyrygent Marcin Nałęcz-Niesiołowski. Choreografia Artur Dobrzański. Scenografia Anetta Piekarska-Mann. Wystąpią m.in. Angelo Romagnoli, Wojciech Basiakowski, Aleksander Zuchowicz i Jacek Jaskuła. Premiera w Operze Wrocławskiej 30 marca. Marcin Nałęcz-Siłowski, dyrektor Opery Wrocławskiej. Droga krzyżowa Pawła Łukaszewskiego, Via Crucis. Oratorium, dzieło skomponowane na głosy solowe, recytatora, chór i orkiestrę. Dzieło, które dotychczas wykonywane było tylko i wyłącznie jako dzieło koncertowe. Będzie to pierwsze wykonanie sceniczne, uscenicznione. Traktujemy to wykonanie jako rodzaj pewnego misterium związanego ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy i Wielki Piątek. Będziemy chcieli dwukrotnie wykonać w Operze Wrocławskiej i następnego dnia także Wielką Sobotę. Dzieło jest skomponowane przez kompozytora żyjącego, Pawła Łukaszewskiego, który ma już naprawdę bardzo duży dorobek, który, można powiedzieć, właściwie specjalizuje się w dziełach wokalno-instrumentalnych. Dzieło, które jest dziełem współczesnym, ale jest skomponowane muzycznym językiem tradycyjnym, gdzie tą nadrzędną warstwą jest oczywiście słowo i także kolejne stacje drogi krzyżowej, które poprzez muzykę mają ukazywać mękę Jezusa Chrystusa. Nie jest to dzieło awangardowe, jest to dzieło współczesne, ale zapisane neoklasycznie, neoromantycznie. Oczywiście jest to dzieło, które ma nas przybliżać do przeżywania świąt wielkanocnych i tak jak w zeszłym roku, jest wiele osób, które oczywiście w sposób bardzo religijny przeżywają święta Wielkiej Nocy, ale są także osoby, które przeżywają ten czas w inny sposób, ale mają potrzebę jakiejś dodatkowej duchowości czy spędzenia czasu w sposób inny niż na co dzień i także do tych osób, które być może jeszcze nie uczestniczą chociażby w uroczystościach kościelnych, także skierujemy wykonanie tego dzieła, tego naszego nowego dzieła premierowego i liczymy, że spotkamy się właśnie w Wielki Piątek dwukrotnie i Wielką Sobotę, przeżywając czas Wielkiego Tygodnia, nie tylko Drogę Krzyżową, ale także Zmartwychwstanie, Święta Wielkiej Nocy. Paweł Łukaszewski, kompozytor. Utwór już mogę powiedzieć, że jest pełnoletni. Powstał 18 lat temu. Był to utwór, który pisałem z myślą o moim doktoracie z kompozycji. Wtedy jeszcze na Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina. Obecnie jest to już Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Zawsze do swoich utworów podchodzę starannie, jeżeli chodzi o dobór tekstów i tematyki, która mnie inspiruje. I tak też było przy okazji Via Crucis. Zacząłem szukać takiego tematu, który przez kompozytorów nie był wyeksploatowany. I tutaj oczywiście znamy pasję mateuszową, znamy pasję według świętego Łukasza, czy pasję Szyca na przykład, ale takich utworów było bardzo niewiele. I tu chciałem wspomnieć o Chemin de la Croix Marcela Dupré, ale jest to droga krzyżowa na organy. Następnie Franz Liszt, który skomponował Drogę Krzyżową z kolei z udziałem fortepianu, gdzie chór ma niewielką rolę.
Były jeszcze polskie utwory pod tytułem Droga Krzyżowa Mariana Sawy. Tu z kolei tekst był w języku polskim. I Carmina Crucis Stanisława Moryto z dużym udziałem perkusji i z tekstem poetyckim. No i ze zdziwieniem zobaczyłem, że nie ma Drogi Krzyżowej do łacińskiego tekstu, który byłby pełnią tego misterium i tego nabożeństwa w ogóle, bo przecież Droga Krzyżowa jest nabożeństwem. Więc skontaktowałem się z zakonnikiem z Niepokalanowa, to jest ojciec Roman Soczewka, który naprowadził mnie na te teksty, bardzo mi pomógł w doborze tekstów. Stworzyliśmy misterium, które jest jednocześnie i może być nabożeństwem, gdzie mamy 14 stacji. Ja dodałem też 15 stację, gdyż Sobór Watykański II zaleca, aby ukazać cel drogi, a celem Drogi Krzyżowej jest zmartwychwstanie. Więc stąd ta 15 stacja. Każda z tych stacji składa się z pewnych takich podczęści, gdzie jest prezentowany tytuł stacji, wszystko oczywiście w języku łacińskim. Następnie jest taka formuła, kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Następnie mamy fragment z Pisma Świętego, z której z Ewangelii opisujący daną stację i zdarzenia, które miały miejsce. I następnie jest taka formuła Adoramus te Christe, kończąca daną stację i przejście. Dla mnie było ważne, że między stacjami jest przejście, ponieważ jest to Droga Krzyżowa. Wprawdzie nie byłem nigdy w Ziemi Świętej w Jerozolimie i nie poznałem tej drogi, ale wiemy o tym, że to przejście było najpierw spokojne, a potem bardzo mozolne, że było coraz wyżej, coraz bardziej stromo. I to też w tej muzyce zostało ukazane. Jest na scenę i Pani, jeżeli jest to możliwe, z chóru też proszę na scenę. Zatrzymamy. Tomasz Mann, reżyser przedstawienia Via Crucis. Ja traktuję ten utwór jako soundtrack, taki jak soundtrack jest w filmie, ponieważ soundtrack generalnie jest wyrazicielem przede wszystkim emocji, konkretnych emocji. Tutaj mamy do czynienia naprawdę z takim kontemplacyjnym i głęboko, że tak powiem, przeżytym dziełem przez też kompozytora, co jest też bardzo istotne, jeżeli chodzi o ten spektakl. Chrystusem jest 1,90 m lalka, figura Chrystusa, która jest prowadzona, jest animowana, grana przez trzy aktorki lalkarki. Dlatego zdecydowałem się na ten ruch, ponieważ nie wyobrażałem sobie trochę gry aktora, który gra Jezusa Chrystusa, no bo jakie ma oczy, czy jest podobny i tak dalej. Jednak figura Chrystusa jako lalki daje nam jakąś taką, powiedzmy, metaforę. Trochę jest to też oczywiście nawiązanie do przedstawienia Kazimierza Dejmka, który też w historii o chwalebnym zmartwychwstaniu użył lalki, tylko tam była drewniana. Więc mamy też taką tradycję, bo ta tradycja generalnie wywodzi się też z świąt wielkopostnych, ponieważ jedne z pierwszych figur Chrystusa z XIV-XV wieku miały ruchome ramiona drewniane. W związku z tym można przypuszczać, że jak pisze Zbigniew Raszewski w Krótkiej historii Teatru Polskiego, był grany po prostu, niesiony, animowany. Więc trochę ta tradycja mi się podoba, że taką kontynuujemy. I z drugiej strony jest też tłum. Jak wiemy, tłum jakby zadecydował o śmierci. Oczywiście to był tłum złożony z ludu izraelskiego, który nie akceptował jakby przewrotu światopoglądowego, religijnego Chrystusa. W związku z tym on w mojej tutaj inscenizacji chciałbym bardzo, żeby osiągnął taki stopień transformacji. To znaczy tłum jest agresywny na samym początku, ale wraz z całą tą historią rozumie, że źle zrobił. Są też partie solowe. Będzie to tenor, baryton i kontratenor, co jest istotne. Oni są tutaj w naszej inscenizacji aniołami. Aniołami, które też komentują, są czymś w rodzaju medium. I kolejnym znakiem jest narrator, który spełnia rolę takiego, nazwijmy to, dziennikarza BBC, który komentuje wydarzenia, który pokazuje jakby, jak to się działo. On jest ubrany w garnitur współczesny, więc to też jest nawiązanie do współczesności. To zróbmy to jeszcze raz. Proszę bardzo. Że
rzeczywiście nie myślałem o scenicznym wystawieniu tego utworu, ale ten utwór miał już wiele wykonań i w Polsce, i za granicą, i był nagrywany na płyty. Niektóre z wykonań to były nabożeństwa również, gdzie ksiądz wychodził z krzyżem, z ministrantami, ze świecami i odbywał tą drogę krzyżową wokół kościoła, czy wewnątrz kościoła, między stacjami, więc już takie początki jakby bardziej wizualne może, czy nawiązujące właśnie do naturalnej specyfiki tego nabożeństwa, no to wydały mi się właśnie dosyć oczywiste. Stąd wolałbym nie nazywać tego utworu oratorium, a misterium właśnie. I już te obrazy, wydaje mi się, że słuchacze, a może wierni nawet, czy uczestnicy tej drogi, przed swoimi oczami mieli. Na pewno też braliśmy niejednokrotnie udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, więc nie było to takie oderwane zawsze od rzeczywistości i niekoncertowe, tylko właśnie liturgiczne, przeżywane głęboko, no i było to dla każdej osoby indywidualne. Stąd bardzo też pozytywnie odniosłem się do pomysłu zaprezentowania tego utworu na scenie z elementami choreografii, scenografii, z reżyserią, gdyż myślę, że muzyka nie będzie dopełnieniem, tylko odwrotnie, czyli te wszystkie elementy sceniczne będą dopełniały muzykę i jeszcze dobitniej podkreślały tą zawartość i to przesłanie, a to jest sprawą łączącą i kompozytora, i choreografa, i reżysera, wszystkich wykonawców, żeby jak najlepiej oddać zawartość płynącą właśnie z samego przesłania, z tematyki i z tego, czym jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej, czym jest okres Wielkiego Postu, a w ogóle czym jest sakrum w muzyce dla każdego pojedynczego człowieka. Najbardziej zawsze współczesne jest to, co człowiek czuje, bez względu na epokę. I tutaj się koncentrujemy, animując figurę Chrystusa, na jego podstawowych emocjach, bo jeżeli widzi matkę, która płacze, to on oczywiście się wzrusza, chce jej też pomóc, albo widzi tłum, który był bardzo agresywny i napierał na niego, jak wiemy, rzucał kamieniami i tak dalej. Więc te wszystkie ludzkie emocje mnie interesują. Chrystus nie był żadną wymyśloną postacią, która nic nie czuła, wręcz odwrotnie. Można powiedzieć, że on czuł bardzo dużo, dlatego tak pięknie mógł opowiadać o ludzkich uczuciach i ludzkich zachowaniach i słabościach, bo on też oczywiście miał słabość, nawet wyrażając w tym ostatnim swoim zdaniu, dlaczego Boże mnie opuściłeś. To też świadczy o jakiejś takiej niesamowicie ludzkiej jego cesze, która mi się bardzo podoba. Jakby tego szukamy, to znaczy odzieramy tak naprawdę z marmuru i chcemy dojść do takiej tkanki właśnie żywej. Słuchajcie, przepraszam, może być taka sytuacja, pan Jacek w środku. Panie Wojtku, i pan tutaj jest, tak, nie? Coś takiego? No tak, tak. Ja w środku, Adam, znaczy, Adam w garderobie. To jest pierwsza pozycja, a druga pozycja, kiedy już nie możecie na to patrzeć. Artur Dobrzański, jestem choreografem i autorem ruchu w spektaklu Via Crucis. No jest to bez wątpienia dzieło muzyczne, w związku z tym wymaga pewnego ruchu, pewnego uporządkowanego ruchu. Poza tym mamy tutaj postać Jezusa w postaci lalki, czyli cała animacja jest też specyficzna, no, wymaga spojrzenia takiego zewnętrznego, fachowego poprzez choreografa czy tak zwanego ruchologa. No, historia jest wszystkim znana, tak naprawdę wiadomo, o co tam chodzi i chyba postanowiliśmy nie eksperymentować zbytnio, tylko odwołać się do obrazów, które każdy z nas gdzieś w głowie ma od dzieciństwa. I je podkreślić poprzez na przykład zatrzymanie ruchu, zatrzymanie w stopklatce. Jest to w formie obrazu, rzeźby, ale w sposób nierewolucyjny, w żaden sposób rewolucyjny nie pokazywany. Natomiast chcieliśmy też pokazać Jezusa, który jest ludzki, który zmaga się z cierpieniem, zmaga się z ciężarem krzyża, zmaga się z bólem. I w związku z tym też w sposób różny reaguje na to, co go spotyka. Jest smutny, jest nawet zły.
poddaje się, oddaje się. Także tutaj to człowieczeństwo pokazane poprzez lalkę jest trudne i łatwe jednocześnie, dlatego że człowiek, który odgrywałby Chrystusa, zawsze jest konkretnym człowiekiem. Natomiast lalka jest metaforą. Lalka jest pewnym uniwersum. Każdy może się wczuć w rolę Jezusa i może utożsamić się z lalką. Z jego bólem, cierpieniem, zmaganiem się z drogą krzyżową. I jesteśmy w bardzo w sumie ciężkim materiale. Gatunkowo, emocjonalnie jest to rzecz, która trochę przytłacza. W związku z tym od czasu do czasu musimy się odreagować w sposób różny. Każdy ma swój sposób na odreagowanie, ale jeżeli byśmy 4 godziny byli w sumie pięknej, ale bardzo ciężkiej muzyce i ciągle emocjonalnie do tego podchodzili, to byłoby bardzo trudne do zniesienia. Dlatego na przykład praca z Chrystusem na początku polega na pracy tylko i wyłącznie technicznej. To znaczy chcemy uzyskać jakiś ruch, i próbujemy w sposób analityczny dojść, jak ta lalka może ten ruch oddać. Nie ma tam żadnych emocji wtedy. Jest bardzo analityczne myślenie o ruchu. Nazywam się Adrianna Maliszewska i jestem 1/3 Jezusa. Dlaczego 1/3? Ponieważ koncepcja reżyserska jest taka, że przy Jezusie są po prostu 3 kobiety, które były ważne w jego życiu, czyli jego matka, Weronika, która ociera mu twarz podczas drogi krzyżowej, i Maria Magdalena. Jestem Marią Magdaleną i jednocześnie animuję nogi Jezusa. Czasami z aktorkami musimy się wymieniać i jestem przy jego plecach bądź przy dłoni, ale głównie jestem odpowiedzialna za jego chód. Wbrew pozorom to jest bardzo trudna praca, ponieważ reżyser oczywiście ma wizję. Jezus musi przejść powiedzmy kilka kroków w prawo. Tutaj najpierw upada na kolano, następnie upada całkowicie. Dla nas jest to po prostu system wielu ruchów, które muszą być zgrane przez 3 osoby. Więc każdy jego sposób poruszania się, każdy jego krok w jedną czy w drugą stronę, każdy upadek, każdy ruch nawet ręki musi przez naszą trójkę jakby być świadomie wykonany. Więc panowie tutaj często, mówię tutaj o choreografii i o reżyserze, muszą poczekać, aż my dojdziemy do wspólnego właśnie porozumienia i będziemy pewne, co się z tym Jezusem dzieje, ponieważ wiemy, że tutaj nie można dopuścić do przypadkowych ruchów. Wtedy lalka wypada, wtedy zdecydowanie ten Jezus traci to człowieczeństwo. Oczywiście głównie staramy się być niewidoczne. On jest najważniejszy. Jesteśmy cały czas blisko Niego, ponieważ też bez nas On, wiadomo, nie mógłby się poruszać i żyć. I tylko w wyznaczonych momentach, kiedy któraś z kobiet ma z Nim scenę, odchodzi od pozostałych 2, gra siebie, i dopiero później wraca do Jezusa i staramy się wtedy właśnie ukrywać twarze, gdzieś tak komponować nasze ciała w obrębie Jezusa, żeby mu po prostu nie przeszkadzać w tej drodze. Aneta Piekarska-Mann, jestem scenografem do tego spektaklu. Wyszliśmy od tego, że właściwie powróciliśmy do jakiejś tradycji średniowiecznych, gdzie Jezusa zrobiliśmy lalką. I to była podstawa, jakby scenografia i wszystko, co się wokół kręci, staramy się potraktować minimalistycznie z powodu ważności muzyki i lalki, która tutaj fajnie by było, gdyby była chyba najważniejszą, jak przy Via Crucis z osobą. Są elementy architektoniczne, scenograficzno-architektoniczne, które mają symbolizować upadek Jezusa na drodze krzyżowej. No i my tutaj wymyśliliśmy, właściwie opierając się na tym, jak naprawdę ta droga wyglądała, przynajmniej jak my możemy sobie to wyobrazić, na łukach, w których upadki Jezusa, czyli takie najbardziej znaczące momenty, się odbywały. Ja pracuję z moim mężem, więc dla nas temat, który budujemy, jest jakby codziennością. I to jest tak, że zanim powstanie, bardzo dużo na ten temat rozmawiamy, czytamy, coś sobie uzupełniamy. Tomek coś przyniesie, coś opowie, ja coś znajdę, coś pokażemy, więc to wszystko jest jakby u nas przynajmniej bardzo żywe w ciągu życia codziennego. I koncepcja powstaje, myślę, że w wyniku
takich rozmów i w wyniku szukania, wymiany poglądów, wymiany zdania, chcieliśmy, przynajmniej w tej koncepcji, ja mogę powiedzieć o sobie, plastycznej, pokazać przejście od tego, co było kiedyś, że była męka, śmierć Chrystusa, że cała droga, to odkupienie, to wszystko jest bardzo fajne i to jakby religijnie jest kontynuowane. Natomiast chcieliśmy też przejść do czasów współczesnych, do tego, co się dzieje teraz z religią, z Kościołem, jak to funkcjonuje w świadomości ludzi, czy dzieła, powiedzmy, sztuki plastycznej, czy rzeźbiarskiej, czy architektonicznej związane z naszą obowiązującą religią się jakoś zmieniły. Czy dla nas to cierpienie jest ważne, czy oglądamy to tylko jako dzieło i jak współcześnie ludzie podchodzą do tych świętości, dla niektórych świętości. Myślę, że każdy może coś wynieść własnego i z tego utworu, i z przedstawienia. To nie jest skomplikowana muzyka dla znawców, dla wąskiego grona specjalistów. I tutaj wiem o tym, po tych kilkunastu już wystawieniach tego utworu, że on trafia do słuchaczy i potrafi ich poruszyć. To się wielokrotnie zdarzało, że ludzie po koncercie podchodzili i opowiadali, jakie mieli wrażenia w danym momencie. Ja też pod tym kątem dobierałem obsadę wykonawczą, dlatego że na przykład wśród solistów nie ma kobiet, nie ma głosów żeńskich. Jest kontratenor, tenor, baryton i recytator. Użyłem też dzwonki mszalne, których używają ministranci podczas liturgii. I muszę powiedzieć jeszcze, że ja też byłem ministrantem, a potem lektorem w kościele w Częstochowie, gdzie się urodziłem. Brałem udział wielokrotnie właśnie w tych nabożeństwach Drogi Krzyżowej i chciałem oddać ten klimat, który jest bardzo specjalny i mnie jako takiego niespokojnego chłopaka jednak, ale w jakiś sposób zapadło mi to w pamięć na tyle, że po latach postanowiłem, że Droga Krzyżowa będzie czymś, co chciałbym pokazać i zaoferować też słuchaczom, czy wiernym, nie tylko wielbicielom mojej twórczości. Tutaj absolutnie nie chodzi o to, żeby pokazać, jaki ja jestem przez tą muzykę, tylko raczej o czym i o jakiej sytuacji mówi muzyka. Zawsze mnie fascynowała postać Jezusa, dlatego że on był kompletnie poza systemem. I to mi się najbardziej w nim podoba. To, co mówił, właściwie stworzył jakiś taki idealny obraz człowieka, jak człowiek się powinien fair zachowywać. Też bardzo mi się podoba jego jakby w ogóle rewolucja, też obyczajowa, że kobiety są wspaniałe, że jakby też robi taki przewrót, że nie możesz nienawidzić wroga, że musisz przebaczać. Właściwie dotyka takich spraw, w których człowiek bardzo często się zakisza i po prostu nie jest w stanie się odwykować. A tutaj ta jego myśl jest znakomita. Myślę, że wszystkie systemy religijne, które powstały na bazie Chrystusa, nie do końca wyczerpują jego ideę. Dla mnie jest wielkim buntownikiem, rockowcem, po prostu facetem, który właściwie zburzył za pomocą swojej postawy i mądrości słów, zburzył cały system, ogromny system religijny, powołał też do życia. Więc dla mnie Jezus jest takim buntownikiem i facetem, który mówi, bądźcie fair. Zobaczcie, jak bycie fair jest trudne. Dlatego go bardzo lubię. Jezus jakoś chodzi za mną od dziecka. Jest to dla mnie temat może nie tak bardzo ważny jak dla niektórych. Ja nigdy nie byłam bardzo
kościelna. Natomiast to, co się tutaj dzieje, jest niesamowite i myślę, że nawet osoby, które nie są zainteresowane takim tematem, przeżywają tutaj naprawdę wielkie emocje, ponieważ muzycy, śpiewacy robią to w taki sposób, że od razu macie ciarki na plecach. Jeszcze dodatkowo w momencie, kiedy musimy się wyginać przy Chrystusie i komponować, odczuwamy fizyczny ból tak naprawdę tej drogi krzyżowej przy wielu próbach, przy upadkach razem z Nim. Przeżywa się coś w rodzaju katarsis na pewno. I już to widzimy na próbach, dlatego nie możemy się doczekać właściwie w pełni całego tego wydarzenia. Chciałbym, żeby inscenizacja nie popsuła muzyki, to takie bardzo mocne słowo oczywiście, ale żeby pomogła tej muzyce dotrzeć jeszcze lepiej do słuchacza i pomóc mu przeżyć i zrozumieć tematykę poszczególnych stacji. Ja też pomagam temu przeżywaniu poprzez na przykład pewnego rodzaju zabiegi związane z numerologią, z ilością stacji, ze zrozumieniem upadków pod krzyżem. To jest pewnego rodzaju katalog symboli, które składają się na to rozumienie. I myślę, że inscenizacja uwypukli również i te symbole, i rozumienie tej zawartości muzycznej, i również rozumienie tekstu, który jest tekstem łacińskim i taki będzie, ponieważ sakrum jest tajemnicą i my nie musimy odkrywać wszystkiego i każdego słowa, tylko musimy wierzyć w to, że ta muzyka poprowadzi nas poprzez właśnie to wewnętrzne nasze rozumienie, a każdy zrozumie tyle, ile przyjmie, na ile się otworzy. Publiczność chciałbym, żeby wyszła jakby z takim podrażnieniem duszy, żeby wyciągnęła właśnie te ludzkie cechy, które są dla mnie jakby istotne w Chrystusie, żeby była wzruszona, ale wzruszona aktywnie. To znaczy, żeby ludzie jakby się otworzyli na siebie, nie? Że co my mu zrobiliśmy, bo jednak coś jest takiego w głowie, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nie jesteśmy osobnym bytem, tylko tworzymy jakąś społeczność, bliższą lub dalszą, to jednak to ludzie spowodowali śmierć tego człowieka. Właściwie za nic, oczywiście była to śmierć kompletnie niewinna i z powodu różnicy poglądów. I te różnice poglądów są, uważam, największym niewypałem i największą miną współczesnych czasów. Jeżeli by wyszli z taką myślą, że nie, pogódźmy się, czy bądźmy w porządku, każdy ma swoje zdanie, musimy szanować się nawzajem, to będę zadowolony bardzo. Opera wrocławska. Paweł Łukaszewski. Via Crucis. Reżyseria Tomasz Mann. Dyrygent Marcin Nałęcz-Niesiołowski. Choreografia Artur Dobrzański. Scenografia Anetta Piekarska-Mann. Premiera 30 marca. Audycja powstała we współpracy z Operą Wrocławską. Przygotowanie Monika Zając.